Hallo zusammen, liebe Leute, moin, Schokohasen, cześć wam wszystkim, pozdrawiam wszystkie pierniki. Heute ist Mittwoch, der 4. August. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten und wir legen los. Od razu zaczynamy z naszymi wiadomościami. Jak zwykle bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. No i patrzymy, co tam w prasie. Knapp drei Wochen nach der verheerenden Flucht kommt ein dramatischer Hilferuf und eine vernichtende Anklage aus dem Ahrtal Rheinland-Pfalz. 14 Bürgermeister und Ortsvorsteher aus dieser Region wenden sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Das berichtet die Bild-Zeitung. Die Bild pisze o sytuacji trzy tygodnie po powodzi, sytuacji tutaj z rejonu Ahrtal. I liście, który został wystosowany przez 14 burmistrzów i można to powiedzieć, takich sołtysów polskich z tamtego regionu właśnie do pani kanclerz Merkel i do pani premier Rheinland-Pfalz Malu Dreyer. I możecie sobie wyobrazić, w tym liście nie zostawiają oni suchej nitki na działaniach rządu, na działaniach tych wszystkich też mniejszych jednostek strukturalnych. Tam piszą o potrzebie rzeczywiście pomocy, mają punkty, które zostały tam naprawdę wyliczone, czego brakuje, jaka pomoc ma być udzielona. No i piszą ogólnie o tym, że polityka w chwili obecnej naprawdę zawiodła. I teraz, żeby wam powiedzieć, jak ta polityka zawodzi, czy jak myślą politycy, mam dla was następną wiadomość. An diesem Dienstag, also gestern, besuchten die beiden Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz die Stadt Stolberg. Das Gebiet ist stark von Hochwasserschäden betroffen. Czyli panowie Laschet i Scholz odwiedzili właśnie tam miejscowość Stolberg, która też była tam bardzo mocno dotknięta tymi powodziami. Panowie są oczywiście kandydatami też na kanclerza, jakbyście zapomnieli. Und Laschet stellte eine baldige gesetzliche Regelung für die Finanzhilfen für Flutschäden in Aussicht. Laschet powiedział tam o tym, że możliwe będą szybkie jakieś tam pomoce finansowe, tak? To zainsynuował przynajmniej to. Gleichzeitig lehnten die CDU-CSU sowie SPD-Fraktion im Bundestag eine Sondersitzung zu den Auswirkungen der Flutkatastrophe ab. Das erfuhr Business Insider exklusiv und FDP, Grüne und Linken hatten gefordert, dass die Abgeordneten im August aus der Sommerpause kommen, um schnell Hilfe für die Menschen in den Hochwassergebieten auf den Weg zu bringen. I słuchajcie, pan Laschet obiecał tą pomoc, ale jednocześnie jego partia, tak samo jak partia SPD, czyli partia pana Scholza, powiedziały, że nie będzie szybszego jakby tutaj posiedzenia w rządzie, to znaczy partie FDP, Grüne und Linke żądały, żeby posłowie przyjechali ze swoich urlopów szybciej, żeby odbyło się spotkanie tych posłów, żeby przegłosowali po prostu pomoc dla tych ofiar, ale partie powiedziały, że nie, że to nie jest potrzebne, także na tą pomoc obiecaną przecież jeszcze niestety ci powodzianie sobie poczekają. No niestety, polityka. Gut, dann geht's weiter. Und zostajemy jeszcze przy polityce, słuchajcie tego. Im Fall einer Regierungsbeteiligung Grüne wollen Klimaschutzministerium mit Vetorecht einführen. Partia Zielonych chce, jeżeli będzie w nowym rządzie po wyborach, wprowadzenia czy zrobienia najpierw nowego ministerium, które się będzie nazywało Ministerstwem Klimatu, i to ministerstwo miałoby mieć prawo weta. O co chodzi? Dieses Klimarecht, also dieses Superministerium, mit dem Superministerium wollen die Grünen künftig Gesetze verhindern, die nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sind. Ja, auch Kohleausstieg und so weiter so vollzogen werden. Czyli partia ta wyobraziła sobie, że zrobią to nowe ministerstwo i to ministerstwo będzie miało weto i będzie mogło zawetować wszystkie ustawy, które nie będą gdzieś tam się stykały, nie będą jasne z porozumieniem paryskim. Czyli wszystko, co byłoby jakby przeciwko klimatowi, będzie przez to prawo weta mogło być przez nich po prostu zawetowane. I tyle, tak? Reakcje, uwaga, Reaktionen auf grüne Klimaschutzpläne. Mit diesem Veto-Ministerium kann man nicht die Zukunft gestalten, sagt Christian Lindner, das ist FDP-Chef. Pan Lindner, szef partii FDP, mówi, że nie, że z takim ministerstwem weta nie można budować przyszłości. Auch Verkehrsminister Scheuer äußert sich kritisch, także minister Scheuer mówi tutaj krytycznie, ale jeszcze pan Lindner powiedział, die Partei spielt auf Verbotsorgel. To mi się spodobało. On powiedział, pan Lindner powiedział jeszcze, że ta partia gra na organach, jakby gra na instrumentach zakazów, czyli na tym się koncentruje, na zakazach. Także niezłe rzeczy się dzieją. Noch einen Info zu der Politik. Reaktionsnetzwerk Deutschland berichtet Maskenpflicht bis 2022. Das plant Gesundheitsminister Spahn.
Minister Spahn chce obowiązku noszenia maseczek do roku 2020 und für alle geimpfte, getestete, genesene dla wszystkich, jakby niezależnie, czy tam jesteście zaszczepieni, niezaszczepieni, przetestowani, nieprzetestowani, ozdrowieni czy nie, wszyscy mają mieć nosić maseczki, tak jak to było in Bussen, Bahn, Geschäften, czyli tak jak to do tej pory wszystko wyglądało. Aber dann geht's weiter ab einem bestimmten Inzidenzwert oder einer Krankenhausauslastung für Ungeimpfte bleibt in Restaurants die Tür zu. Also nicht nur in Restaurants, da geht es auch um alle so Freizeitmöglichkeiten eigentlich. Jednocześnie jednak zostało powiedziane, że od jakiejś tam liczby zakażeń albo od jakiejś określonego obłożenia szpitali po prostu utrudnione będzie życie takie, wiecie, gdzieś tam w czas wolny dla osób niezaszczepionych. Und Hamburger Abendblatt berichtet hier, Teilnehmer des Ironman Hamburgs und Hamburg Triathlon müssen vollständig geimpft sein. Ein negativer Test oder genesener Nachweis reichen nicht aus. No i w Hamburgu już powoli to się dzieje, bo imprezy triathlonowe w Hamburgu się odbywają i na tych imprezach triathlonowych tylko będą mogli, w nich będą mogli wziąć udział tylko zaszczepieni. Żaden test nie wystarczy, ani też to, że jesteście ozdrowieńcami i tak dalej. Gut, Schule, teraz szkoła, następne. Schulleitungen erwarten heftige Impfdiskussionen. Dyrekcje szkół obawiają się, czyli już nastawiają się na takie dyskusje na temat szczepienia. Präsenzpflicht ist nicht mehr zu rechtfertigen, also das jetzt angesichts der Delta-Welle. Z jednej strony jest tak, że obawiają się tego, że wielu uczniów nie będzie wysyłanych do szkoły z powodu tej delty. Rodzice będą się obawiali, że nie można zmuszać do po prostu bycia w szkole teraz w tej chwili. Z drugiej strony, możecie sobie wyobrazić, będą i takie nie, sytuacje, to znaczy jedni będą chcieli chodzić, jedni będą chcieli wysyłać dzieci, inni będą chcieli wysyłać ze względu na deltę, ze względu na obowiązek noszenia maseczek, obowiązek testowania się, także nie będzie łatwo. Niestety też nie będzie łatwo dzieciom i tak dalej. No. Jetzt gucken wir in weiter Nachrichten, was da los ist. Zobaczymy, co w dalszych wiadomościach. Hohe Mieten bringen 2,1 Millionen Menschen ans Existenzminimum. Und besonders betroffen sind Alleinerziehende in Deutschland, czyli wysokie czynsze i w związku z tymi wysokimi czynszami w Niemczech 2,1 miliona osób żyje na takim minimum egzystencjalnym. Szczególnie tą sytuacją niestety dotknięte są osoby samotnie wychowujące dzieci, także to jest bardzo przykra sprawa. Corona wird zum Sicherheitsrisiko für die Schifffahrt. Mehr Zwischenfälle, mehr Containerverluste. Czyli z powodu korony mamy większe zagrożenie w ruchu kontenerowym, w ruchu statków. Chodzi o to, że te statki są mniej serwisowane, są większe interwały, załogi zmieniają się rzadziej, dochodzi częściej do jakichś tam usterek na pełnym morzu, gubią więcej kontenerów. No, co za tym idzie, możecie już sobie wyobrazić, że ceny transportu raczej spadać w chwili obecnej nie będą. Deutsche Post bestellt 12 Elektroflugzeuge, czyli niemiecka poczta zamówiła 12 elektrycznych samolotów. Und will, die Deutsche Post will für den Transport von Briefen und Paketen künftig auch diese Flieger nutzen, einsetzen, weiter der technischen Neuerungen folgen, sagt oder verkündet hier die Post. Czyli to jest taki pierwsza jedna z nowości, które tutaj będzie poczta wprowadzała, mają większe jeszcze plany. No, ciekawa rzecz, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało rzeczywiście. Provinziale rechnen mit größtem Schaden der Firmengeschichte, 750 Millionen Euro. Also das ist die Folge der Flutkatastrophe selbstverständlich. Ubezpieczyciel Provincial z największą stratą w historii firmy, 750 milionów euro. Oczywiście to jest skutek katastrofy powodziowej w Niemczech. Ach, hier sehr interessant. Rentenbezugsdauer in Deutschland steigt. Und der kräftige Anstieg der sogenannten Bezugsdauer könnte die Debatte über eine Reform des Systems befeuern. Czyli rośnie liczba lat, w których ludzie dostają rentę, to znaczy no po prostu ludzie żyją dłużej. I z tego powodu będzie tutaj, może to być początek znowu nowej debaty na temat systemu, reformy systemu emerytalnego w Niemczech. Jak sobie możecie wyobrazić, no oczywiście będzie chodziło o to, żeby przedłużyć liczbę lat pracy, jak możesz żyć, jak możesz sobie, nie wiem, jak możesz dbać o swoje zdrowie i żyć długo, no przecież to jest niedobre dla państwa. Państwo tak nie zarobi pieniędzy. Okay, weiter. Milliardenverluste und 1 Million verlorene Arbeitsplätze. So verheerend war das Jahr 2020 für die Fluggesellschaften. Rok 2020 to był rok straszny, rzeczywiście straszny dla linii lotniczych. Laut dem Jahresbuch der Weltverbandes IATA sind 2020 nur
1,8 Milliarden Passagiere im Linienflugverkehr geflogen. Das waren 60,2% weniger als 2019. Teraz posłuchajcie tych liczb. IATA podała te liczby. I w roku 2020 tylko 1,8 miliarda, tylko, znaczy to jest tak dużo, ale 1,8 miliarda pasażerów latało i to jest 60,2% mniej niż w roku 2019. 60% mniej pasażerów, czyli no to są straszne, straszne straty dla linii lotniczych. 60% mniej godzin wylatanych, załóg i w ogóle personelu. Naprawdę to jest straszne. I nie wiem, powoli to się odradza, natomiast to będzie naprawdę jeszcze bardzo długo trwało. Gut, die nächste Nachricht. NDR berichtet 14 neue Lehrer aus Polen in Mecklenburg-Vorpommern in Dienst. Sie sind Teil der Maßnahmen gegen den Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern. Die Lehrer aus dem Nachbarland Polen haben mit Schulbeginn ihren Dienst angetreten. Mieliśmy w poniedziałek start roku szkolnego w landzie Mecklenburga Pomorze Przednie, Mecklenburg-Vorpommern i tam zaczęło swoją pracę 14 nowych nauczycieli z Polski. 14 nauczycieli, którzy tam znaleźli się z powodu programu właśnie zwalczania niedoboru, że tak powiem, niedoboru nauczycieli w tym landzie. Ja wiem przynajmniej o jednej osobie, która tutaj ogląda nasz kanał, która też tam się znalazła w tej 14. Gratulacje serdeczne dla wszystkich. Odezwijcie się, jeżeli tutaj dziś jesteście, bo to fajna rzeczywiście wiadomość i fajna też szansa rozwoju dla Was. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Guri, und dann haben wir noch Olympiaskandal um die Athletin Timanowskaja. Sie reist jetzt über Wien nach Polen. Sie erhält Asyl in Polen und wechselte, okay, dann so Kleinigkeiten, aber, ale co chciałem powiedzieć, to właśnie jeszcze ostatnia rzecz, ten skandal o panią Timanowskają, która teraz przez Wiedeń podróżuje do Polski. Dobrze, że Polska udzieliła tej pani azylu, bardzo dobrze i pozytywnie to się odbiło takim pozytywnym echem w prasie międzynarodowej, też w prasie niemieckiej, także dobrze i fajnie, dzięki za to. So, und danke auch euch. Für heute, das war's auch und ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen, wie immer erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße. Tschüss.